Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Jesteśmy w miejscu symbolicznym pod Regionalnym Biurem PiS-u w Białymstoku, pod Regionalnym Podlaskim Biurem PiS-u. Szanowni Państwo, w poniedziałek na antenie TVP3 Białystok w trakcie jednego z programów pan senator Jacek Bogucki wypowiedział skandaliczne, haniebne, obrzydliwe słowa. Zacytuję je teraz. Początek cytatu. No więc na pewno nie zaistnieją przy Donaldzie Tusku, który jest bezwzględnym politykiem, politykiem takim z twarzą hitlerowską. To tam litości nie ma. Koniec cytatu. To są dosłowne słowa pana senatora Jacka Boguckiego, pana senatora PiS-u Jacka Boguckiego, który jest również koordynatorem okręgowym PiS-u w powiatach siemiatyckim, hajnowskim, bielskim i wysokomazowieckim. Dotychczas pan senator Jacek Bogucki nie odniósł się do tych słów i nie przeprosił za nie. Ale tak naprawdę na przeprosiny już jest za późno. Dlatego wczoraj grupa senatorów Koalicji Obywatelskiej złożyła właśnie ten wniosek w sprawie naruszenia etyki senatorskiej i mam nadzieję, że już niedługo Komisja Senacka, Komisja Etyki i Spraw Regulaminowych zajmie się tym wnioskiem. W tym wniosku wskazujemy wprost, jakie przewinienie pan senator uczynił, a po drugie chcemy, aby został ukarany najmocniejszą karą, czyli karą nagany. Liczę na to, że Wysoka Izba Senatu jak najszybciej zajmie się tym wnioskiem i jak najszybciej zawnioskuje o to, aby pan senator został ukarany karą nagany. Ale ta sprawa się nie kończy. Tak skandaliczne, tak haniebne słowa w przestrzeni publicznej nigdy nie powinny paść. Jeszcze kilka lat temu, gdyby takie słowa padły z ust polityka, to zostałby on automatycznie wykluczony z życia publicznego. Ale niestety do dzisiaj nie doczekaliśmy się reakcji PiS-u, reakcji władz regionalnych, reakcji władz ogólnopolskich. Dlatego dzisiaj apeluję do pana Jacka Sasina, który jest regionalnym koordynatorem PiS-u i to właśnie tutaj znajduje się również jego biuro jako regionalnego koordynatora i szefa PiS-u w województwie podlaskim, aby jak najszybciej po pierwsze odciął się od tych słów, a po drugie przeprosił Polaków, przeprosił pana Donalda Tuska za haniebne słowa wypowiedziane przez jego senatora. Te słowa nie powinny nigdy paść, ale też apeluję do Jarosława Kaczyńskiego, aby jak najszybciej od tych słów się odciął, bo panowie, jeżeli nie odetniecie się od tych słów, jeżeli nie wyciągniecie konsekwencji wobec swojego senatora, to będę podejrzewał, że wy się w 100% utożsamiacie z tymi słowami, które zostały wypowiedziane. Pan Jacek Bogucki, pan senator Jacek Bogucki jest człowiekiem, który wprost przemawiał mową nienawiści. Taka mowa nie powinna być w polityce. Wielokrotnie politycy apelują do tego, żeby nie używać takich słów. Ale to pan senator, najwyższy przedstawiciel narodu, mówi takie słowa na wizji telewizji polskiej. Jest to skandaliczne, jest to haniebne, jest to obrzydliwe, dlatego dzisiaj apeluję do pana Jacka Sasina i do pana Jarosława Kaczyńskiego o jak najszybsze odcięcie się od tych słów, bo jeżeli się od nich nie odetniecie, to znaczy, że wasz człowiek, wasz senator, członek władz wojewódzkich PiS-u, bo przecież jest koordynatorem jednego z trzech pisowskich okręgów, mówił w waszym imieniu. Jeżeli rzeczywiście się nie, od tego nie odetniecie, to znaczy, że mówił w imieniu PiS-u, mówił w imieniu partii, mówił w imieniu całych struktur. Jest to po prostu skandaliczne, dlatego czekam na to, że jak najszybciej pan Jacek Sasin, pan Jarosław Kaczyński wyciągnął konsekwencje wobec pana senatora, ale również odetnął się od tych haniebnych, skandalicznych słów, bo te słowa w przestrzeni publicznej nigdy nie powinny paść. To jest czysta mowa nienawiści i nigdy takie słowa nie powinny paść, bo pan senator nie obraził tylko pana premiera Donalda Tuska, ale obraził tysiące, miliony Polaków, miliony naszych
zwolenników. 500 000 ludzi, którzy byli na marszu 4 czerwca. Oni wszyscy zostali upokorzeni przez pana senatora. Bo nie ma mojej zgody na to, żeby w przestrzeni publicznej porównywać lidera największej partii opozycyjnej, lidera opozycji, do największego zbrodniarza wojennego w ostatnich stuleciach. Nie ma na tym do mojej zgody, nie ma na to zgody, aby tak w języku polityki były takie stwierdzenia. Liczę na to, że jak najszybciej władze PiS-u odetną się od pana senatora, odetną się od tych słów i przeproszą Polaków. Dziękuję bardzo.